Cześć, tu Ania. Zapraszam Cię na jogę. Dzisiaj popracujemy trochę z równowagą i troszeczkę zajmiemy się tyłami nóg, czyli będzie odrobinę jogi na leżąco. Zaczynamy od Tadasany, czyli od pozycji góry. Łączymy kostki, stopy, kolana na tyle mocno nogi złącz, na ile Ci pozwala budowa Twojego ciała. Rozszerz palce i co najważniejsze, dociśnij środki pięt. Tak, żeby nie stać w ten sposób, tylko żeby mocno docisnąć środki pięt. W ten sposób napną się lekko uda, palce będą lekko przyklejone do ziemi, a nasze ramię, biodro i kostka będą mniej więcej w jednej linii. Stajemy, dociskamy delikatnie brodę do mostka. Możesz zamknąć oczy, wziąć wdech, długi wydech. Już w tej chwili poczuj, że nawet mając obydwie stopy na macie, pracujesz z równowagą. Że te małe mięśnie w głębi ciała cały czas pracują, żeby utrzymać Cię w pięcie. Z kolejnym wdechem otwórz oczy i wyciągnij ręce do góry, cały czas dotykając, dociskając środki pięt do mat. Wyciągnij się. Możesz spojrzeć między dłonie, jeśli możesz. Jeśli ciężko Ci w ten sposób wyciągnąć rękę, ręce możesz zrobić odrobinę szerzej. Wciągaj się, wyciągaj. Wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech. Połącz dłonie. Jeszcze mocniej się wyciągnij. Wypchnij do góry złączone ręce. Wdech i z wydechem delikatnie do boku. Spójrz na sufit. Wdech. Wydech. Wdech do środka, z wydechem wypchnij łopatki, brodę do mostka, podwiń kość ogonową. Wdech, góra, znowu się wyciągnij. Wydech. Wdech. Wydech. Rozluźnij ręce, połącz ręce z tyłu. Stań odrobinę szerzej, mniej więcej na szerokość bioder. I wdech, pociągnij ręce za siebie, łopatki w dół, ręce za siebie, brodę do mostka. Cały czas dociskaj środki pięt. Już lekko objąć kolana. Wdech i z wydechem powolutku w dół, przez lekko okrągłe plecy, ugnij kolana, odłóż brzuch na uda, pociągnij złączone dłonie za głowę, tyle ile możesz. Do góry, przejść do pozycji krzesełka, takiego szerokiego krzesełka, na mocniej ugiętych nogach, wyciągnij ręce i pamiętaj, żeby nie wypinać do tyłu pośladków, delikatnie podwiń kość ogonową, delikatnie uaktywnij mięśnie brzucha. Może to być lekkie wygięcie, ale nie puszczaj brzucha, trzymaj. Wdech. Wdech i z wydechem rozluźnij. Rozluźnij ramiona, barki, strzepnij nogi. I jeszcze raz do góry wdech. Teraz połącz stopy, zacznij od Udvastasany, ręce w górze. Dociskasz środki pięt. Wydech, krzesełko. Teraz już bardziej klasycznie. Weź wdech, wydech. Z kolejnym wdechem. Połóż dłonie na mostku i z wydechem skręć, zahacz łokciem za udo i dokręć, popatrz sobie na sufit. Wdech, na chwilę trochę wyżej, wydech, druga strona, znowu zahaczasz łokieć, dociskasz dłoń do góry, kolana, stopy razem, spójrz na sufit, weź wdech, wydech, jeszcze jeden wdech. Wydech i z wdechem wróć na chwilę do pozycji krzesełka. Powolutku się rozgrzewamy. Wydech, rozluźnij. Idziemy do naszej pierwszej pozycji równoważnej, do pozycji drzewa, czyli Wrikshasana. Dostaw sobie stopę na udo.
Jeśli masz problem z postawieniem stopy na udo, to może być ona troszeczkę niżej. Na przykład tutaj, ale byle nie kłaść jej na kolanie, czyli albo niżej, albo trochę wyżej. Połóż ręce na biodrach. Wybierz jakiś punkt w przestrzeni przed sobą, na podłodze, na ścianie. Wpatruj się w niego, będzie łatwiej utrzymać równowagę. Dociskamy mocno stopę, prosta noga. Wciskaj stopę w udo, udo w stopę. Weź wdech i wyciągnij się. Jeśli możesz, połącz dłonie. Wyciągnij się jeszcze odrobinę bardziej. Oddychaj, wydłużaj wydech. I z wdechem powoli dłonie na most. Nie odkładaj nogi jeszcze, a z wdechem przyciągnij teraz nogę. I z wydechem lewa ręka do góry, lewa ręka za prawe kolano, prawa ręka do góry, wdech, z wydechem skręcasz się i patrzysz sobie na kciuk. I wdech, wracasz, przyciągasz nogę i rozluźniasz. Druga strona to samo. Najpierw krzesło na pozycję drzewa. Znowu dociśnij stopę. Mocna noga, na której stoisz. Dociśnij stopę do uda. Popchnij udo w stronę stopy. Wybierz punkt. Ustaw równowagę. Prosty plecy. Wdech, ręce do góry. Jeśli miałeś splecione ręce, to zmień zaplecenie rąk i kciuków. I wyciągnij się. Oddychaj. Uśmiechnij się. I z kolejnym wdechem rozluźniamy. Wdech, przyciągnij kolano do brzucha, do mostka. Opuść niżej. Ręka, dobry wdech. Czuć się za udo. I za drugą ręką powolutku z wydechem się skręć. I z wydechem rozluźniamy. Teraz przejdziemy do wojownika trzeciego, który jest pozycją równoważną. Jeśli jest bardzo duży problem z równowagą, to możecie oprzeć się o jakieś krzesło i sobie odrobinę pomóc. Bierzemy wdech i przyciągamy od razu kolano do mostka. I z wydechem powolutku, powolutku. Noga idzie do tyłu, my sobie patrzymy przed siebie. Staramy się doprostować nogę, wypchnąć piętę i dokręcić lekko udo do środka. Starając się zachować pośladki na jednej linii. Wdech, wydech. Jeszcze jeden wdech. Wydech. I z wydechem powolutku. Wdech, przyciągnij nogę i powoli przechodzisz, starając się utrzymać równowagę. Mocne brzuch, wypchnięta pięta, palce w dół, lekko do środka. Możesz lekko ugiąć nogę, na której stoisz, jeśli ci będzie w ten sposób łatwiej zachować równowagę. Wdech. Wdech, powolutku do góry, rozluźniamy. Stajemy na początku maty i przez okrągłe plecy, rolując kręgosłup, schodzimy w dół. Opuść brodę do mostka, ugnij kolana, podwiń kości do nogu. Powoli, powoli, powoli zejdź w dół. Połóż dłonie na macie i przejdź do psa z głową w dole. Pamiętaj, żeby ten pies był odpowiednio długi. Ustaw sobie nadgarstki i kostki w jednej linii, tak żeby jedna ręka nie wyprzedzała drugiej i kostka, stopa nie wyprzedzała drugiej stopy. Szeroko rozpostarte palce, dłoni, ręce na szerokość barków, stopy na szerokość bioder, palce stóp delikatnie z
skręcone do środka. Odepchnij się mocno od maty. Opuszczaj pięty w dół. Wnętrza łokci skieruj do sufitu. Możesz odrobinę teraz skrócić psa, żeby stanąć nieco pewniej. Zrobimy równowagę w psie. Unosimy jednocześnie prawą rękę i lewą nogę. Wdech. Mocno odpychaj się od maty. Trzymaj. I wydech, rozluźnij. Przydaje się tutaj naprawdę mata, która się nie ślizga. Moja dzisiaj jest z mat ślizgających się nieco bardziej, ale to tylko większe wyzwanie. I druga strona, unosimy teraz lewą rękę, prawą nogę, wdech. Trzymaj, staraj się, żeby to była nadal sylwetka psa, żeby nie przejść do takiego psodeski. Wydech, rozluźniamy i chwila odpoczynku w balasanie, połącz palce stóp, delikatnie rozszerz kolana, odwróć głowę, czoło na matę, ręce wzdłuż ciała, weź trzy spokojne wdechy i wydechy. Wdech, podnieś się do góry, równowaga w nawasanie, czyli w pozycji łodzi. Troszeczkę poćwiczymy mięśnie brzucha, usiądź sobie na macie. Zbliż uda do brzucha, chwyć się pod uda, mocno te uda przyciągnij. Mostek unieś do góry, wyprostuj plecy i powoli oderwij jedną i drugą nogę. Potem odrywamy jedną i drugą rękę, starając się cały czas zbliżać uda do mostka, mostek do ud, zachowując oczywiście równowagę. Trzymamy. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wyprostuj jedną nogę. Cały czas pamiętaj o tym, żeby tu mocno mieć napięte, szczególnie mięsień poprzeczny. Unosić mostek do góry, prostować plecy. Druga strona, trzymaj, wdech, wydech i z wydechem rozluźnij, połóż ręce z tyłu, stopy na szerokość maty i razem złącz kolana, daj odpocząć chwilę po chwilę. Za chwilę wyjdziemy drugi raz, zostaniesz albo w tej pozycji łodzi, którą pokazałam, albo jeśli czujesz, że masz siłę, ochotę, możesz pójść o krok dalej. Wdech, ręce do góry i albo zostajemy tu, albo próbujemy doprostować nogi. I trzymamy. Trzy wdechy i wydech. Jeszcze dwa. I ostatni. I wydech. Rozluźnij. Ręce z tyłu. Łączymy razem kolana. Weź sobie pasek. Może być taki jogowy, może być jakikolwiek inny, byle był w miarę długi. Połóż się na plecy. Unieś do góry nogę. Zrobimy trzy padangustasany, czyli pozycje rozciągające pięknie nogi. Prawa noga może sobie leżeć, druga noga może sobie leżeć na macie. To ważne, żeby teraz pasek chwycić nie w jedną rękę, ale w dwie, kciuki do góry, tak żeby nie zamykać klatki piersiowej, tylko żeby otwierać tu spokojnie, żeby rozluźnione ramiona leżały na macie. Zaczep sobie pasek zapięte albo za palce, w zależności od tego, gdzie zaczepisz, to odczucie rozciągania będzie troszeczkę inaczej przez Ciebie odczuwane. Możesz sam sobie wybrać sama, gdzie Ci to bardziej pasuje. I najpierw trzymamy stopę, wypchnij piętę i z wdechem delikatnie przyciągnij nogę do siebie. Nie przyciągaj jeszcze jej na 100%.
trzymaj. I w tej pozycji delikatnie oddychasz, rozluźniasz. Znowu wdech. Odrobinę przeciągamy nogę. I staramy się znaleźć odrobinę rozluźnienia. I znowu wdech. Przyciągamy nogę. Możesz wypchnąć teraz drugą piętę tej stopy, która leżała na ziemi, żeby troszeczkę pogłębić uczucie rozciągania. Oddychaj. Poczuj, jak mięśnie powolutku Cię puszczają. Powoli to rozciąganie staje się możliwe. Z kolejnym wdechem przełóż pasek do jednej ręki i z wydechem odkładasz nogę na bok. Jednocześnie drugą ręką przytrzymujesz sobie biodro, tak żeby nie za bardzo się uniosło do góry. Mocno napnij też mięśnie drugiej nogi, wypchnij stopę i przyciągaj nogę, nie tylko odkładając ją w bok, ale także przyciągając ją do góry, tak żeby poczuć rozciąganie wewnętrznej części uda. Wdech, wydech. Możesz sobie mocno napiąć palce, podwinąć je, skierować delikatnie w stronę podłogi. Wdech, przez środek noga idzie sobie na drugą stronę przez oś ciała. Łopatka przeciwległa zostaje na macie. A my przyciągamy nogę delikatnie do podłogi i do głowy. Druga stopa skręca się też w prawą stronę. Oddychamy. Rozciągamy teraz zewnętrzną część nogi. I wdech. Noga wraca do góry. I zmieniamy strony. I to samo. Zaczynamy od stopy tej opartej na matę. Zgięte kolano. Pasek w dwie ręce. Powolutku zaczynamy przyciągać. Wdech. Chwilę się zatrzymaj. Poczekaj, aż ciało się przyzwyczai do pozycji. Pamiętaj, żeby trzymać proste kolano. I powolutku przyciągaj nogę bardziej. Jeśli chcesz poczuć mocniejsze rozciąganie, popracować bardziej, wypchnij piętę drugiej stopy i wyprostuj nogę. Przyciągamy. Jeśli już dosięgasz do stopy, możesz włożyć pasek i przyciągnąć sobie już nogę bez paska, ale pasek o tyle łatwe zadanie, że możemy sobie dłożyć barki i nie zaciskamy tak mocno barki. Jeszcze jeden wdech. Wydech i z kolejnym wdechem przełóż pasek do drugiej ręki. Oprzyj sobie wygodnie rękę na łokciu. Prawą, lewą rękę oprzyj na biodrze. I rozciągamy wnętrze prawej z nogi. Przyciągamy nogę przyciągamy do głowy. Stopy do głowy wygodnie opierając sobie rękę prawą na łokciu, trzymając pasek. Oddychamy. Rozciągamy. Jeszcze jeden wdech, wydech. I z kolejnym wdechem przenosimy nogę na drugą stronę. Prawa łopatka zostaje na macie, a my przyciągamy prawą nogę teraz lekko do podłogi i potem do głowy. Trzy wdechy i wydechy. Noga do góry, rozluźniamy. Połóż teraz lewą stopę na prawym udzie. Delikatnie przyciągnij lewe udo do brzucha. Możesz chwycić albo za udo, albo za łydkę, za co jest Ci wygodnie. Rozciągnąć okolicę tutaj uda, pośladka. I zmieniamy stronę, druga noga.
i przyciągnij. Stop. Uważaj na kolano. Jeśli wypchniesz stopę w ten sposób, że kostka się nie skręci do środka, to jednocześnie też zabezpieczysz kolano. Oprzyj krawędź stopy o udo, a nie wychodź stopą poza udo. Wdech, wydech. Jeszcze jeden wdech. Wydech i rozluźnij. Przyciągnij teraz obydwa kolana do brzucha, połącz stopy i zrób kilka okrążeń. Przyciągając i oddalając kolana, zupełnie rozluźniony brzuch. W drugą stronę. Przyciągnij teraz kolana do mostka i z wydechem rozluźnij. Połóż się na kilka minut szalasanie w pozycji trupa. Leżąc wygodnie, stopy rozrzucone, zupełnie luźno puszczone, palce stóp, wnętrze dłoni do sufitu. Bierzesz wdech, wydech przez nos, potem przez kilka minut możesz spokojnie poleżeć, skupiając swoją uwagę na tym, co dzieje się w ciele i na oddechu. Potem wstajesz powoli przez bok. I kilkunastominutowa praktyka jogi zrobiona. Dziękuję bardzo. Namaste.